Cześć, witamy na kanale Dobra Rzucaj. Kontynuujemy naszą przygodę One Shot w systemie Ulice Śmierci. I są ze mną moi wspaniali gracze, przedstawcie się. Cześć, jestem Tymon i gram Jackiem Chlebowskim, znanym restauratorem firmy Jacek Placek. Robię pizzę i w ogóle teraz robię zombie. Cześć, jestem Wika, normalnie Kalina. I gram Wiką, która jest działkowiczką i wędkarką? Można tak powiedzieć, wędkarką. No ale nie może łowić niestety, bo zombie mieszkają też pod wodą, także co zrobić? Bez sensu. Dzień dobry, cześć. Ja nazywam się Marta, gram Pelagię. Pelagia jest emerytką, która była 33 razy w sanatorium, pracowała na Stoczni Gdańskiej na każdym produkcyjnym stanowisku, jakie było dozwolone kobietom w tamtych czasach. Ma lekki artretyzm i trochę niedowidzi, ale jest bardzo urocza. Cześć, nazywam się Krzysiek, gram drwalem Robertem. Małomównym typkiem. Tym razem. Gościem, który czekał. Ja nazywam się Michał i prowadzę tą dzisiejszą przygodę. A wy, jeżeli jesteście tak dobrze, oglądacie nas, jesteście zainteresowani kolejnymi materiałami, chcielibyście nas wspomóc, to kliknijcie nam lajka, suba, a najlepiej by było, jakbyście postawili nam kawę, bo jak już powiedzieliśmy wam, chyba przy maskach śmierci do Earth Dawn na czwartej edycji, nagrywamy już to w naszym studiu, więc już mamy studio, jeszcze trochę jest w spartańskich warunkach, bo wszystko jest przyklejone taśmą i spinkami, a nie jeszcze trwałymi środkami mocującymi, ale jesteśmy w procesie budowy. A do tego jeszcze koszt ogrzewania wzrastają. Widzicie, właśnie Marta ma kawałek krzesła, bo Tymon jest to jest pałka policyjna. Policyjna, to jest rekwizyt. Bo Pelagia najpierw była zombie, teraz bije zombie. Zaczynamy. A więc wracamy do naszej przygody, w której Pelagia, Wika, Jacek i Robert wybrali się na wyprawę, żeby zdobyć kolejne zapasy dla swojego społeczeństwa, społeczności, grupy. Są kontenerowcy mieszkający na gdańskim terminalu kontenerowym. Trafili na statek, na prom dokładnie by można było powiedzieć. Spotkali tam dziwnego jegomościa. I niestety zakończyło się to dosyć niefortunnie dla was, a mianowicie rozbłyskiem dwóch granatów hukowych, które was oślepiły, ogłuszyły. Następne co kojarzycie... Co się dzieje? Spałuj ten dym! Spałuj tą światłość! Następne co kojarzycie, próbując jakby odzyskać wzrok, słuch, to ktoś bezceremonialnie wali was czymś twardym, ciężkim w głowę. Padacie ogłuszeni. W stanie nieprzytomności słyszycie jakieś odgłosy. Dobra, zabieramy ich, to następni. Będzie uczta. Słyszycie jakieś strzały, komendy. Generalnie... Czy Jadziak patrzy? Czy Jadziak patrzy? Czy Jadzia przeżyła? O nie! Nie wiecie. Ale nie czy wiecie, słychać czy jedzą kury? Nie, nie było jej słychać. Może była sprytna i się schowała. Gdzieś was przenieśli, macie świadomość, że to gdzieś było już na otwartym terenie, a nie na samym promie. Dla zasad, żeby wam ułatwić drugą część naszej rozgrywki, uznamy, że odpoczęliście trochę. Właściwie chciałem pytać. I dzięki temu teraz te punkty, które macie zużyte, to bierzecie tyle kostek, ile macie zużytych, i dorzucacie, żeby je uzupełnić. Czyli tamte zostają. Czyli dwa. Ja 4. Doskonale. What the fuck? 6 i 2. Te same. 6 i 2, tak samo mam. Ja lepiej. No shit. Aha, wpisz sobie. O, beczek. Okej, czyli to jest na czarną godzinę. Widzicie, musicie nam kupić kawę, bo nie mamy nawet ołówków. Musimy się wszystkim dzielić. Ja mam zapisy. Macie ołówki. Mam kawę też. I już wiemy, kto nie robi w reklamie. My!
Ale znane marki, tak? Okej. Okay. Macie wylosowo uzupełniony punkt tak, akcji? Tak. Tak samo jak... Uleczyłem się, czy zostałem w papę? Nie. Odbierzcie sobie kolejny punkt. Umrę. To ten, kto sobie ma odebrać, bo ja po dopiero jednym? Pierwszy odbieram. A, no tak, tylko... A wcześniej też już po jednym? Nie, tylko Jacek nie, dostał. Nie, tylko ja dostałem w papę od... Krzawkami znanej firmy. Znanej firmy. Kto z was ma plus do siły? Ja. Tylko Robert? Tak. Robert, odzyskujesz pierwszą świadomość. Aha, co? Łeb ci pęka. Okej. Okay. Jesteś w trudnej pozycji, ponieważ wisisz z rękami przywiązanymi do góry. Okej. Okay. Stopami ledwo dotykasz ziemi, więc cały ciężar spoczywa na, jakby na rękach. Jest ci strasznie zimno. Po chwili uzmawiasz sobie, że jesteś tylko w bieliźnie. O, pięknie. W ogóle jak jesteś w jakimś pomieszczeniu, w którym nie ma okien. Jest takie, no powiedzmy, że spore, jak takie całe duże mieszkanie M4. To, a nogi mam związane, czy... Nie, nogi masz rozwiązane, poczekaj. Okay. Są tam jedne drzwi takie drewniane, prowadzące z tego pomieszczenia. Takie zwykłe dla pojedynczej jakby osoby. Całe pomieszczenie jest wykonane z czerwonej cegły, z takimi krzyżowymi sklepieniami. Jest tam jedna lampa, której oliwna najprawdopodobniej, przy drzwiach, w której płonie ogień i oświetla resztę pomieszczenia. Twoi towarzysze wiszą obok ciebie, też są zebrani tylko do samej bielizny, są jeszcze nieprzytomni. Jak wiszę, patrzę na ręce, jak jestem podwiązany. Masz związany nadgarstki no. I założony na haku, który jest przywiązany jakimś liną albo łańcuchem, nie jesteś do końca pewien do sufitu. A jestem w stanie cię podciągnąć. Możesz próbować. Dawaj, odwal Toma Cruza. Nie, to Mel Gibsona podajesz. Jakie macie współczynniki? Jakie macie współczynniki do siły? -1. -1. Kto ma 0? Ja. Dobra. Co robisz? Czy jestem w stanie się, że tak powiem, podciągnąć na rękach i spróbować zdjąć ręce z haku? Okej, zaraz sprawdzimy. W międzyczasie ocknęłaś się do Wika. Wisisz naprzeciwko Roberta. Hej. Tu widzisz. Halo. Hej. Śpisz. Ja wiem, ja co chapię. Ja tylko mówię do Wiki. Żadnych głosów. Też się rozglądam, jak ja jestem przywiązana. Rozumiem, że tak samo? Tak samo. Tak samo, dobrze. To próbuję też się podciągnąć po prostu. To ja bym potrzebował od was testu na siłę. Rzucamy, czy sobie wybieramy? Wybieracie. To biorę, ja mam 0, ale biorę 6. Dobra. Ja wybiorę 5 plus 1. Czyli będę miał w sumie 6. Czyli 6. No okej. To jesteście... sprawną działkowiczką i sprawnym drwalem, dobrze. Więc podciąganie się ze związanymi rękami na hakach to dla was chleb powszedni. Przełożyć uchwyt nad hakiem, także przy szarpnięciu, podniesieniu jakby całego szała spadacie z tego haka, lądujecie na ziemi. W tym momencie wy się budzicie. O panie! Cicho. Widzicie scenę taką, jak wam opisałem wcześniej? Z tym, że od strony drzwi słychać jakby stłumiony krzyk? Możliwe, że albo drzwi, albo ktoś jest zakneblowany. Myślę, że powinniśmy zdjąć resztę, wejdę ci na barana i ty ich podniesiesz, a ja zdejmę łańcuchy z haków. To super, nie będę musiał się mylić. Dobra, no tak. Wejście na barana już nie trzeba rzucać. Będziemy musieli coś rzucać, czy po prostu sprawnie? Nie, jak robić to na spokojnie, na szybko, to pomoże ci mi osoby, nie? Nic, żadnego głosu. Dobrze, nie stękać. To mi wygląda znajomo. Nie. To mi jest nie takim, że byłem już tu, tylko czy to jest pomieszczenie, które jest chłodno, czy to jest zimno? Jest tu chłodno. Ale najprawdopodobniej wynika to też z murów, nie? Aha, ale tam są takie haki na mięso i tak dalej? Czy to jest takie... Nie, to jest takie haki jakby przemysłowe, nie są typowo takie do nawiewania za żebro. Dobra, okay. Orientujemy się, że już nie jesteśmy na statku.
na problem. Nie, chyba, że mają tam dziwne pomieszczenie. Wyjrzyjmy przez ojca, są tam okna? Nie ma ani jednego okna. Ale widać czasem tak po architekturze, czy coś... Nie, to zdecydowanie jest... nie przypomina w żaden sposób statku, nie? Okej. Okay. Że jest, nie jesteśmy już na statku. Ej, szepczę jak coś. Szeptam do was szczenicznym szeptem. Znowu słychać krzyk za drzwi. Możecie się rozwiązać? No możemy próbować. Mówiłem się rozwiązać. Jakiś pomysł, jak to robicie? Co wykorzystujesz? Coś od tego w drzwiach i widać coś... Ale też mamy wolne te ręce, nie? Więc właśnie możemy mamy spróbować. Nawzajem się tam. Teamwork. Is the teamwork. Teamwork. Jedną osobę, która potrzebowaliśmy od precyzji. Test. To ja mogę, bo mam zdolność majsterkowania i precyzję plus jeden. Dobra. Całkowicie przetrwają apokalipsy zombie, nie? Tak. Oni sobie zawsze musieli radzić. No. Tak, także wybiorę punkty akcji 5 i plus jeden do majsterkowania i plus jeden do precyzji, więc 7. Okej. Okay. Udało ci się uspowodzić. No i jak już mając dwie ręce, to bez problemu oswobadzasz całą resztę. Jest wam zimno, tu jest ewidentnie zimno, nie? Nie, one są przymocowane, jakby ogniwa są, jakby... Czy coś jest jeszcze w tym pokoju, w tym pomieszczeniu? Nie, totalnie nic nie ma. Jedyne, co teraz zwracacie uwagę, to ziemia jest kostką brukową, jakby wyłożona, nie? Da się wyjąć kostkę brukową? Czy jest jakaś luźniejsza kostka? I szukasz. Szukam ręki, żeby bić aktywnie tym. Aktywnie szukam luźnej kostki brukowej. Wychowałem się na żabiance. Tam nie ma. Ale przywożąc z innych dzieli. Słuchajcie, musimy się zorientować, gdzie jesteśmy, skoro już nie jesteśmy na promie. Znowu słuchajcie krzyk za drzwi. Jakby tam kogoś mordują. Przy pomniku Westerplatte jest kostka brukowa. Aha. Może okay, to gdzieś tam... jest jakiś pulsowany? Tak, udaje ci się znaleźć kostkę brukową. Okej. Okay. Ja biorę tą lampę i idę w stronę krzyku. Czyli otwieracie drzwi. Totalnie nie słucham nikogo. Powoli. Ja od razu gotowy z kamieniem. Okej. Okay. Uchylacie te drzwi, były otwarte. I widzicie korytarz w szerokości, nie wiem, gdzieś tak z 4, maksymalnie 5 metrów, który idzie delikatnie do góry i tak wije się jakby półłukiem. Sklepienie jest też takie krzyżowo zrobione, ściany są z cegły czerwonej. Podłoga jest również z kostki brukowej. Jest jakiś kościół, coś? Jesus fucking Christ. To brzmi jak tunele na Westerplatte. Może stare bunkry. Są takie? A kto by miał flashbangi? W sumie daleko jest wojskowy teren. Nie rozumiem, czemu go nie ukradliśmy. Pewnie był kontener z flashbangami. Pewnie tak, jakiś znanej chińskiej marki. Może próbowałem, może taki żołnierz generalny, żołnierza. Nie wiadomo. Korytarz jest nieoświetlony. Zaraz jak wychodzicie, to są identyczne drzwi po prawej stronie. Kawałek tylko dalej, tak jakby jak za tym rogiem, już widać, że tam może być najprawdopodobniej druga latarnia, bo trochę światła stamtąd to... Sprawdźmy te pierwsze drzwi. Słychać już głośniej kolejny krzyk. Drzwi czy z korytarza? Dalej, z korytarza. Korytarza, czyli mam jeszcze chwilę. Otwieramy te pierwsze drzwi. Otwieracie pomieszczenie. Jest one bliźniacze do tego, w którym wy byliście, tylko jest tam znacznie więcej haków podwieszonych do sufitu. Mm-hmm. I najprawdopodobniej jest to spiżarnia, ale bardzo makabryczna spiżarnia. Oh. Co jest na hakach? Kończyny ludzkie. O, oh, to ja zam. A nie ma tam żadnej siekiery, żadnej coś, noży? Nie będę tego sprawdzał, to weź. Nie ma kury, czy nie wisi gdzieś? Nie, ja mam psycha, przecież ja robiłem w kulinarii, ja nie widziałem pierwszy raz świnie do żnięta. I zobaczy, jest tam jadzia może. Ohu, szukam jadzi. Jezus. Kury potrafią przeżyć ludzi nawet w takich rzeźnickich tych. Generalnie jadzi nie ma na żadnym haku. Nie ma tutaj jadzi. To dobrze. Nigdzie nie biega. Nigdzie też nie biega. Nic, jest szansa. Jest szansa dla jadzi. A jakieś toporek, ten, do mięsa narzędzia, coś, na narzędzia? Nie. Tylko hak. Dobra, czy jest gdzieś kość? Kość? Kość. W sensie... Sama kość piszczelowa albo udowa. Samej kości nie ma. Musisz sobie obejrzeć. To jest tak jak masz te takie, wiesz, takie hiszpańskie te udźce, takie wędzone, musiałbyś dźwignę. Obgryźć. To są tylko, że trochę z innych kończyn. Grubo. Wiecie, czy dam radę zrobić maczugę? Czy chce coś w kurek maczuga? Nie bierze. Wiesz kogoś z taką starą, suchą piętą? Ja się przez 2 dni broniłem szynką parmeńską, tak jakby, więc dam radę uczcem z człowieka.
nie, zdaję sobie z tego sprawę, że skuteczniejszą bronią jest ta twoja kostka. Dobra, czy jedna kostka. No to, czy ktoś jeszcze chce pogrzebać? Ale fan art Jacka w slipach z kermitem, z maczugą z uda ludzkiego. Jacek, człowiek pierwotny. Myślę, że Kermit mógłby się obrazić. Kermit ma taką minę. Idziemy do kolejnych drzwi. Tak. Ile tam jest tych drzwi, że myśmy też nie, bo musimy, nie wątpię, żeby były nasze rzeczy, szczerze mówiąc. Ale... Na pewno. Następnych nie widać. A, to były jedyne drzwi w tym korytarzu. No to idziemy dalej korytarzem. Tak. Idziecie korytarzem, cichutku. Okej. Okay. Korytarz skręcił i tak jak jakby weszliście z załom, on ma, skręca w końcu pod kątem 45 stopni, tak wam się wydaje. To widzicie po lewej stronie następne wejście do drzwi, przy których faktycznie leży ta lampa, latarnia. I korytarz, który idzie dalej. I tak wygląda z jakieś 5-6 metrów, zaczyna on już być bardzo płaski. Widać tam jakieś inne rozszerzenia się na prawo-lewo jakby. Nie? Z tych drzwi po lewej stronie słychać kolejny odgłos, tak jakby ktoś krzyczał, ale był zakneblowany. Okej. Okay. Żywa lodówka. Myślę, że musimy pomóc. Sądzę, że trzeba wykorzystać technikę, której się nauczyłem, patrząc jak inni się biją, czyli wpierdą? Komuś zakleb, temu coś słucha. Nie, czy można jakoś podejrzeć przez te drzwi, czy trzeba je otworzyć, żeby zobaczyć, co się dzieje w środku? Trzeba było je otworzyć delikatnie. Otwierasz i rzucam? Czy ja otwieram, ty rzucasz? Otwieramy, wchodzimy. Dobra, no dobra, no to... Jak podeszliście do drzwi, no, to słyszycie, że ktoś tam gada. Mhm. O. I słyszycie tekst, no to teraz zobaczymy, a może byśmy skorzystali z tego, a co o tym powiesz? Teraz słyszycie lepiej, że ktoś tam próbuje nie tyle co krzyczeć, co próbuje coś gadać, ale ewidentnie jest zakneblowany. I znowu słyszycie, no śruba ci teraz pokażę, ty sukinsynu, zobacz tutaj, a może paluszek ci obetniemy. Tak. Otwieramy i wpadamy na pełną. Wnikatują kurę. Tak. Kurę, mówią co? Nie wiem. Zakneblowana kura brzmi tak samo człowiek. Znowu słychać krzyk kogoś zakneblowanego ze środka. Lejemy, no to zabijamy. Otwieram, wpadamy. I ja od razu kogoś jebkam. Dobrze, to rzućcie sobie inicjatywę plus percepcja. Kamieniem, inicjatywa. Najgorsze jest to, że ja mam umiejętność nożownik, a biję jakoś kostką bruchową. Jestem mistrzem, jeden. Sześć. Nie wiedziałem, jakie dać ci umiejętności, to dam ci nożownik. Może być. Robert ma 5. Wika? Co? Jedną? Jedną. Jedną. 4. 4, dobra. 6. Pelagia! Nie mam. Jak babcia ta wpadnie, rozwinie. To jest to doświadczenie. Pelagia poczuła zomowców. Czekajcie, bo teraz człowiek za niższą inicjatywą będzie otwierał drzwi. Sugeruje zmianę. Pelagi, otwieraj. Dobrze, ja otworzę. A one się otwierają do środka czy do zewnątrz? Na zewnątrz. Okay. Czyli ja ciągnę i jestem wtedy zabezpieczona tymi drzwiami. Tak, dobra. To ja otwieram drzwi. Otwierasz na szybko drzwi. Mhm. I rozumiem, że ty jesteś kolejną osobą. Tak, mam piątkę, no. Dobra. Widzisz pomieszczenie podobne do tych, których odwiedziliście. Przy szybkiej akcji, co jedyne ci się rzuca w oczy, to na środku stoi jakiś stół. O, narzędzia. Ktoś jest ewidentnie do niego przywiązany. O, to mniej, fajnie. Też jest w samej bliźnie. Jaki? Tyłem do ciebie. Jaki? Z tym żółtym ptakiem. Tyłem do ciebie, a przodem do tego stołu stoi koleś w mundurze wojskowym. Szybko obrócił się i widzisz, że trzyma takie nożyce do przecinania drutu albo czegoś dużego w twoim kierunku. I co to kurwa? Ja ugryj. Kostką? Tak! Jest jakieś 2 metry od ciebie, czyli musisz rzucić. No to rzucę w niego kostką brukową. Zręczność? Trudno. Jakoba, minus 1. To 5. 5? Tak. Trzymajmy kciuki. Dzięki! Coś takie, ha! Umrze. Trzymam kciuki. Totalnie się tego nie spodziewał i słabo rzuciłem, więc dostał tą kostką brukową centralnie w środek twarzy. Dobrze! Jezu. Na pewno pomyłeś nos, możliwe, że wyłupowyłeś oko, trochę zębów odprysło, ale po prostu od razu padł. Nożyce wypadły mu z ręki. Ta postać, która leży, szamocza się do was, próbuje coś jakby mówić, prosić,
ale nie jesteście w stanie zrozumieć tych słów, jakie artykułuje, bo ma knebel po prostu w usta. To był tylko jeden typ? Mhm. Brawo, brawo Jacek. Biorę nożyce. Czy są tam jeszcze inne narzędzia do tortur? Poczekaj, kto wchodzi? No to chyba cała reszta, ja zamykam drzwi. Chyba tak. Czyli wchodzisz do środka i zamykacie? Tak. Okej. To jesteście w dosyć makabrycznym pomieszczeniu. Mhm. Są tam dwa stoły. Najprawdopodobniej ktoś ich używał w rzeźni, bo są całe takie pobrywane, pouderzane. Jest tam... Robi mi się niedobrze generalnie. Jest tam dużo krwi. Na jednym leży właśnie ktoś związany. Jest jakiś koleż, może powiedzieć śmiało, że przed 30. Ma obcięte dwa palce. U nogi czy u ręki? U ręki. Jeden u jednej, drugi u drugiej. Jest cały pocięty na klatce, przypalony. Ma najprawdopodobniej w jednym miejscu wywierconą dziurę. Na ścianach poukładane są na wielkiej maści wieszakach sprzęty, które można używać tylko w rzeźni, albo żeby robić ludziom krzywdę. No i jesteśmy uzbrojeni. Gacie i broń. Tak. Odpiszcie sobie jeden punkt odporności, bo to psychicznie was zmęczyło. O, świetnie. Jest coraz lepiej, jest coraz lepiej. Nie jest nieźle? Okej. Okay. On się szamocze, próbuje mówić. Jest spięty skórzanymi pasami, ma nadgarstki. Wyjmijmy mu ten knebel. Tylko niech powiedz, żeby był... Za szyję jest przypięty. Okej, okay, to na razie knebel. Knebel. Co tam? Jeszcze nie drzwi. Łapie oddech. Dziękuję, dziękuję. Rozwiążcie mnie, proszę. Momencik. Przedyskutujmy. Ja oglądam narzędzia i szukam jakiegoś narzędzia, które pozwala mi go odpiąć, tak? Czyli jakieś, bo jestem, ja mam mechanikę, nie, tak? Tam są, więc, on ma takie pasy, jakby paski do spodni normalnie okay. są, tylko on samemu nie jest w stanie odpiąć, okay. nie? Możesz go... Gdzieś jest dzida. Przeszukuję tego gościa, tego wojskowego, skurczy byka. Dzidy nie ma. Okej, okay, ale coś takiego nożu podobnego? Są noże, długie, krótkie, tasaki. Topory do obcinania kończyn. Takie rzeźnicze. To ja chcę ten klucz. Co? To ja, kochanie, ty sobie weź jakiś nóż, a ja wezmę ten klucz. Ja się z kluczem czuję najlepiej. Okej. Okay. Poczekaj, przeszukujesz tego kolesia? Tak, tylko pierwko dobijam. Którego? Tego kolesia? Dobijesz go na amen, tak? Tak. Tego żołnierza. A czy on się nie zmieni w zombie wtedy od razu? Skąd mam wiedzieć? A nie był ugryziony chyba. Nie, moment, mówisz o tym, którego ja rzuciłem tak. A to luz, dobra, mów. Zanim zaczniesz mu rozdziobywać twarz, to go rozbieram i ubieram jego skarpetki i jego ubranie. Zimno mi. Podoba mi się. Dobrze, ale ja zamawiam skarpetki. Co ten żołnierz ma, co ten kościół na sobie generalnie? Jakąś broń ma, okej? Ma buty wojskowe, ma dobre skarpety wojskowe, nie obcierają. Chcę buty i skarpety, błagam. Dobrze, weź. Ma kamizelkę taktyczną, ma tam kilka takich jakby praktycznych rzeczy. Ma tam jakiś nóż bojowy, ma kompas, ma krótkofalówkę. Okej. Ma zestawy opatrunków, ma racje żywnościowe, takie polowe. Ma też pistolet i dwa magazynki do niego. No to elegancko. To... Czy ktoś z nas umie obsługiwać broń? Myślę, że teraz to bez znaczenia. Grunt, że mamy. Ja może... nie umiem, ale dajcie mi ten opatrunek, to pomogę temu biednemu chłopcu. Opatrunek by się może nam przydał? Dobrze, ale ten on jest pocięty. Ktoś próbował zaliczyć na nim szafkę, jak jest z danej firmy. Masz wszystkie palce. Jasne. No, on już nie zagra na gitarze. A, nie skrzypce. Dziewczyny, jakieś ciuchy chcecie? No, ja już buty, skarpetki wziąłem. Nie pogardziłabym koszulą albo kurtką. No to... Ja bym chętnie założył spodnie. Choć kurczę, widzę, co już dobrze z takim czuję. Ja mogę pół nagi biegać z tą taktyczną kamizelką i... Ktoś chce pistolet? Absolutnie nie. Moja celność jest tylko na... Okej. Okay. I biorę dwa noże. Ten koleś na was patrzy, gdy ograbiliście trupa po tym, jak Robert go skatował do końca. Nie skatowałem, tylko nóż... Robercik, ale jeszcze odetnij głowę do końca, żeby nie zmienił się w zombiaka. Proszę, nie zostawiajcie mnie mam tu. Mam być takim samym sadystą jak oni i cięć. Ale chcesz mieć zombiaka na... Jasne, przekonałeś mnie, jem. Problem solved. To kim jesteś? Obczuł głowę. Jak się nazywasz? Jakub Żurkowski. Jak? Jakub Żurkowski. Lubię nazwiska od jedzenia. Cześć Kubo. To ja tutaj cię będę rozpinać. Jeszcze się nie ruszaj za bardzo, bo cię musimy jeszcze opatrzyć. Dobrze. Ale jak bijesz na nóż w plecy, to skończysz jak on. Nie mam noża. Chcesz nóż? Możesz być potrzebny. A co tu? Czemu cię katował? Ty jakiś chory pojeb. A co ty chciał wiedzieć? Mówił, że mnie zje.
Czy to jest ten nie pasterz? Nie pytał o nic. Ten pasterz? Nie. A wiesz ilu ich jest jeszcze? Co słyszałeś o pasterzu? Czyli jesteś w stanie odpowiedzieć na wszystkie pytania, które zadajemy ci naraz? Nie. Przesuń się, bo ja teraz tam go opatruję, więc cały czas go tam przestawiam. Dobra, to w lewo, to w prawo. Ważne to... pytania najpierw. Ty miałeś Judę? Co wiesz o pasterzu? Spotkaliśmy jakichś ludzi, którzy wierzyli w pasterza, mówili, że są jego trzodą. Ale myśleliśmy, że to jakaś sekta albo idioci. Czy wiesz, gdzie jesteśmy? Nie mam pojęcia. Naszą drużynę ktoś zaatakował. Szukaliśmy zapasów. I zgadnę. Szliśmy w kierunku terminala kontenerowego. Ponoć tam są ocaleni i całkiem dobrze sobie radzą. Tak, radzimy sobie. Powiedzmy, że radzimy sobie okej. W każdym razie żyjemy. Jeśli przeżyjemy, to może iść z nami. Dziękuję. Nie wiem, jak twoja drużyna będzie już została zjedzona, bo tam po drodze było... Nie wiem. Gdy szliśmy, coś wybuchło nam pod nogami i straciłem przytomność. Weszliście na statek? Nie. To gdzie oni wszędzie krasują. Przyszliśmy tunelem i sprawdzaliśmy ciężarówki na poboczach. To jest zorganizowana jednostka. Obwisło sprawę. No. To nie można chodzić. A ilu was było? A ilu was było sobie? Było nas pięciu. Pięcioro, okej. Okay. Teraz to nas jest pięciu, więc w sumie wyszło na zero. To uzbrój się w coś... Czy tam są jeszcze jakieś ubrania, cokolwiek jesteśmy w stanie tam znaleźć, nasze rzeczy? Nie. Więc chyba mamy każdy po fragmencie ubioru. Masz kamizelkę, trzymaj. Nie, ja mam kamizelkę. Robert nie odda kamizelki. Ja wziął kurtkę. Ja powiedziałam, że nie pogardzę albo koszulą, albo kurtką, więc... No powiesz na sobie jakiś t-shirt, to coś? Się podzielcie koszulą i kurtką. Dobrze. Dałbym mu kawałek jakiś t-shirt, albo nie wziął bikę. Nałożył t-shirt, nałożył go tak... Rozwiązałaś go, czy nie? Tak. Nałożył go tak powoli, żeby nie naruszyć sobie. Widać, że sprawia mu ból to, jak się rusza, nie? Że ktoś tak te wszystkie rany cięte i inne... Zaproponowałabym ci jakieś moje leki. Mam bardzo dobre leki przeciwbólowe, ale niestety wszystko mi zabrali. Może byśmy coś może zjedli, co? Te racje żywnościowe... Zabrali mi paprykarz, nie mam. Te racje żywnościowe kościół ma. Kościół ma. One są bardzo kaloryczne. Jak utrzymują, to będą go utrzymać. No to może byśmy się tam troszeczkę... Jak się podzielimy tym, to może trochę nie będziemy biegać na głodniaka. To wszyscy jemy. Nadzy możemy, ale nie na tak, głodniaka. Tak, to jest to, co zawsze mówię. Przeżycie zależy od tego, co masz na obiad. A nie, co masz na sobie. Tak. No. Liczy się to, co masz w środku. Tym przypadkiem rację ze mną. Nie ma to być posy bohaterem generalnie. Mój wnusio na to mówił Dream Team. Chyba jesteśmy Dream Team. Dobra, czyli jecie. Tak. Jemy i biorę dwa noże, co mówiłeś, że jest jeden taki do łamania kości, taki jeden duży do dźgania i biorę te nożyce. Tasek do rzucania. Przyda ci. Dobra, zamieniam jeden nóż na tasek. Dobrze. Czyli tasek i dwa noże. Nie, tasek, nóż i nożyce. Czy jakiś nóż też sobie podręczny gdzieś tam? No to takie nie są podręczne noże, nie? Takie kuchenne mocno. Przyda się, cokolwiek. A na kamizelce taktycznie coś jest jeszcze, jakiś może granat albo coś? Nie. Tylko a tak że nie to mikrofalówka czy krótkofalówka? Mikrofalówka. Cała taka, wiesz, żeby można było ludzinę od razu podgrzać. Czy jest na tą chwilę uruchomiona? Nie. Ale warto na słuchu mieć ją, włącz ją ona. No dobra, to uruchamiam ją i zobaczymy, jak jest na domyślnym kanale. Odpaliłeś ją? No. Jest cisza. A jakiś kanał jest pokazany? Coś? Jest ustawiony jeden kanał. Dobra. Po czym słyszysz, ale ktoś chyba nie wiem, czy przez przypadek, czy może nie, albo specjalnie, krzyczy: Iga, weź tą kurę! O, Jadzia! Musimy odzyskać Jadzie. Koniecznie. Dobrze, jedzmy szybciej. W czasie jak jemy i już jemy sobie i czekamy, aż zamordują kurę, to... Bierz tą kostkę brukową z powrotem. Dobra, mamy całą arsenał i ja wezmę kostkę brukową. Nie warto zapominać o tym, co już było sprawdzone raz. Najgorsze jest to, że jest taki głupi, więc wyciągam tą kostkę brukową, potrzebuję z tego typa i no mam, wkładam sobie do kieszeni. Okej. Czy ja dopytam tego gościa, a skąd, gdzie wy żyliście jako ta drużyna? Skąd jesteście? W sensie, gdzie stacjonujecie? Ukrywaliśmy się na stoczni. Stoczniowcy, to wy! Ale stocznia czy stocznia? A, chodzi ci o tą imprezownię? No. Nie, to tam nic nie ma. O, goddammit. Zwinęli się na sezon. No. Szkoda. Ok,
Okej, okay. No dobra, to wszyscy już tam możemy lecieć, bo kurę trzeba uratować. Jeszcze jest tam i Jadzie. Koniecznie. Idziemy dalej. Okej, okay, ruszacie. Musisz poznać Jadzie, to bardzo dobrze ułożona kura. Wnioska. Jakub, załóż sobie taki nieduży nożyk. Ewidentnie macie wrażenie, że chyba nie do końca albo se radzi, albo jeszcze to, że nie ma palce, gdzieś go ogranicza w tym, nie? Ruszacie dalej, tak? Co z wyrołem trzeba być, żeby palcem się... Gdzie były te głosy o kurze, które tu były? Radio. Nie oskarżaj FM. Okej. Czy idziecie korytarzem dalej? Tak. On faktycznie... I nasłuchujemy krótkofalówkę. Jest cisza, póki to. Przypominam, że jak ona się włączy, to będzie was słychać, nie? Tak. Jesteśmy świadomi tego ryzyka. Mamy potem róg i noże. No, nasłuchujemy, gdzie może, skąd może dobiegał dźwięk, który potem przez krótkofalówkę usłyszeliśmy. Jak porządne ultrasy, nie? Jakby tak. Półnadzy z jakimś randomowym sprzętem i szukamy kury, nie? Jakby... Jak daleko. Mają część garderoby. W sumie razem jesteśmy olbrzymem. Okej. Okay. Ruszyliście tym korytarzem, który wznosił się? Zanim ruszyliśmy, sprawdzam pistolet. Czy jest zabezpieczony, odbezpieczony, czy a ma... A skąd wiesz, jak to się sprawdza? No, taka próbuję... czerwona kropka jest. Nie wiem. Na chłopski rozum to próbuję jakoś to... Wspólnymi siłami. Zobaczcie, gdzie jest napisane lock albo unlock. Tak, właśnie. O. Słuchaj, Pelagia ci podpowiedziała, bo oglądała, jak jej wnuczek strzelał w taką znaną grę, więc powiedziała, że trzeba kliknąć, żeby był odbezpieczony. No to jest kluczowe. Poza tym mechanika nie jest mi obca. Mechanika nie jest mi obca, więc jestem w stanie to powiedzieć. Na pitala równo. Pytanie w czasie emerytunki przejdzie na CS-a. Poinstruowała cię też, że tym otworem w kierunku celu. Wygląda, że jestem debilem. Ja sobie wyobrażam, jak Pelagia zabrała ci ten pistolet, zrobiła jakieś takie... Okej, okay, w tą stronę. To może jak już tyle wiesz, to się odda ten pistolet. Rusznikarzem. Rusznikarzem. Wow, ale za naszych czasów, czy za babci czasów? Jeszcze w stryj jeszcze żył, jak był rusznikarzem, więc to było nie za ważne. Ja tam z dziadkiem to czasami polowaliśmy, ale z takiej broni to jeszcze nie strzelała. O, kochanie, zawsze ten pierwszy raz. Korytarz wzniósł się do góry i trafiliście na takie miejsce, w którym jest płaski. Jakiejś długości, może z 6 metrów. Prawa strona korytarza to dalej ściana z cegły. Lewa strona otwiera się na takie duże przejście, które gdzieś ma około 3 metrów i kończy się dużą dwuskrzydłową bramą, za której już widać trochę prześwity jakiegoś światła czy czegoś w tym stylu. Po drugiej stronie korytarz schodzi w dół, lustrzanie, tak jakbyście mieli wrażenie z tego, z którego wy przyszliście. Czy słychać jakiekolwiek głosy jeszcze? Jakieś puknięcia, czyś szum, czy coś słychać za tych dwóch... Jest? Widać jedne drzwi na rogu, tak jak analogicznie było tam, gdzie byliście, gdzie znaleźliście Jakuba, nie? I korytarz w dół. No, szłabym za dźwiękiem. Ja bym sądził, że drzwiach nie ma kury. Szukamy kury. Tak? Kura będzie tam, gdzie będzie gdakanie. Ja bardzo się denerwuję. Ja liczę, że znajdziemy nasze ciuchy albo nasz sprzęt, bo trochę przypeks, ale... No to szukaj najpierw te drzwi faktycznie. Do drzwi sprawdź, może tam jest magazyn. Czyli zeszliście trochę niżej, korytarz zaczął skręcać, doszliście do drzwi, otworzyliście drzwi. Pomieszczenie jest takie samo jak te wszystkie poprzednie, ale tu... Ktoś zgromadził najprawdopodobniej wszystki sprzęt, jaki tylko miał. Jest moja dzida? Jest wasz też cały sprzęt. Jest! Przeróżno różnych sprzętów. Paprykarz. Można się ubrać. Wygląda to, jak to by było takie nawet najbardziej podstawowe rzeczy, czy osobiste rzeczy różnych osób tutaj wrzucone, nie? Kubuś, może znajdziesz swoje rzeczy. Naprawdę dużo, nie? No nasze są na wierzchu, bo jesteśmy najświeżsi. Okej. Okay. Wiecie co? Jak pogrzebiemy rzeczy i ubierzemy się i wsadzimy wszystkie rzeczy do plecaków i znajdziemy kurę, to jeżeli będzie tutaj dużo wartościowych rzeczy, to w sumie misja wykonana. Tak, ładujemy do plecaków wszystko. Wszystkiego nie dacie rady. To co wejdzie do plecaka. Jeżeli jest jakieś jedzenie w tych pochowanych też plecakach, jest? To wszystko do plecaków. Jedzenie okay, i broń, tak. I baterie, i jest to wszystko. Zimboja! Zimboja! Zipod jakby! Broń!
elementy wiatraka. Śpiwory, kołdry. Są. Bierzemy. Teraz pytanie, kto to ile, bo macie udźwig. No, jak to? Dla ludzi naszych. Ja mam udźwig plus 2. Ja rozumiem, że nam się zrestartował ten udźwig, bo nam zabrali rzeczy gadaliśmy o gaciach. Jak wyźniecie ten sam, to znowu macie te same wasze rzeczy. No dobra, a to mam 3 i wtedy minus 1, także ładuję do plecaka tam w opór. To ładujecie w opór? Okej. Okay. Ja też ładuję w opór, z czego szukam moich noży, czy gdzieś tam są, i moje dzidy. To będą karne punkty za plecaki pełne. Okej. Okay. Ty masz 3? Ja mam 2. To na pewno, ty masz 3. Ja 3. Okej. Okay. Ja ładuję w granicach rozsądku. Okej. Okay. Że ja nie będę się przeciwdziwał, szczególnie, że mamy walczyć. Okej, okay, czyli dobra. Tylko swoje narzędzie. Ty możesz wziąć dużo. Ja też nie chcę wszystkiego pakować teraz, bo stawiam, że nie wyjdziemy tak łatwo. Więc lepiej tu wrócić. Czyli nie miał granaty w plecaku? Nie, granatów ani uzbrojenia tam nie znajdujecie. Czyli tylko raczej biała broń. Czyli moja siekiera. Tam też nie ma. Siekiery mojej nie ma? Moja też nie ma, czy nie? Znaczy nie, wasze są, no. Aha. Tak. No. Czyli łom jest. Łom jest. Ja mam swojego multitula, wszystko sprawdzam w plecaku, patrzę, czy zdjęcie wnuków. Oddycham z ulgą. Dacie chlebek? A czy Kuba też znalazł swoje rzeczy? Najprawdopodobniej znalazł swoje rzeczy, bo właśnie ubiera jakieś spodnie, zakłada Adidasy i narzucił na siebie bluzę z napisem Make Peace Not War. Ja zacząłem to papa. Akurat twarz nie dostał. To co, posilimy się jeszcze czymś? Nie wiem, ja jestem git, ja mówię, ja czuję presję, żeby sobie znaleźć kurę. No zjedliśmy przed chwilą, tak, no że właśnie, idziemy dalej. Te relacje są takie dość fest. Chcesz chleb? Masz chleb. No daj kawałek. Możesz jeść i iść. No to ja też wyciągam duct tape'a wezmę. I z drugiej strony mojej dzidy przyklejam kostkę brukową. Wtedy mamy miał lepszą równowagę. Albo nie. Jest tam gdzieś lina, nie? Jakiś przemyk albo co. Mieliśmy 15 metrów liny ze sobą, także... No więc tam na stówę są jakieś takie rzeczy, więc ja... Przepraszam, nie przyczepiam. Ja przywiązuję do liny tę kostkę brukową i będę miał takie, wiecie... Makramę zrobiłeś. Makramę zrobiłem. Jaką makramę? Makramę na kostkę brukową. Makramę? Morgensterna zrobiłem bardziej. Tak, ale my za pomocą makramy, bo ten sznurek jest tak zrobić, żeby była makrama. Jest pałka policyjna, a to ten lina i na to na końcu. O, to byłby dobry kostka. Plan. To wtedy chyba jest Morgenstern. Tak, wtedy byłby, ale nie. No, oddaję ci w takim razie Morgensterna. Chyba, że babcia chce co innego, może jakąś inną broń. Nie, mi się podobają te obcęgi, myślę, że mogę się nimi zamachnąć. Dobrze, wychodzimy z tego pokoju. To ja przyczepiam do badyla sznurek, do drugiego końca sznurek wyciągam kostkę brukową i teraz jestem MacGyverem. Wow. Co o tym myślisz? Jestem gotowy na pierdzie. Ja zostanę przy mojej siekierce. Na precyzję. O, świetnie, że jestem precyzyjny. Masz coś, co ci pomaga do konstruowania takich rzeczy? Gotowanie. Nie. Czy ja botanika? Też nie. Czy ja to mogę zabrać? Babciu, zrobiłabyś? Mogę mu pomóc? Ty właśnie majsterkowi. Majsterkowanie, mogę mu pomóc. Twoja broń. Możesz. Dobrze, to używam punktów akcji... 2. Dobra. Ale masz plus majsterkowanie, jeżeli to 3 wobec tego. I precyzja? I precyzja mam plus 1, więc 4 łącznie. Dobra. Musisz chyba też odklikać sobie majsterkowanie. Tak. Jest zużyte na tą chwilę do odpoczynku. Tak, dostałeś Morgensterna z linki i kostki brukowej. Proszę. Dziękuję. Jakub patrzy na was trochę... Może chciałeś używać. ...przerażony, że zmontowaliście coś. Jezus. Kubusiu, nie przejmuj się, my jesteśmy trochę zwariowani, ale to dlatego, bo jest nas dobra drużyna. Ale tak nie jemy ludzi. Cieszę się, że to wy mnie znaleźliście. My się też cieszymy, nic się nie martw. Ale weź sobie, jakiś większy nóż. Tam nie ma takich, musicie mu dać. Ja mogę mu dać jeden ze swoich, ale jest do zwrotu, bo to mogę jest... Mogę mu dać ten Rambo duży. A masz ten duży? No, znalazłam z powrotem. Dawaj mu, ale to masz... No, jeszcze mam mały Rambo, mini Rambo. Chcesz mini Rambo, czy może chcesz... To niech weźmie on tasak ten tutaj, który go tam czuć. Słuchajcie, spędzimy tu pół dnia decydując, kto ma jaką broń. Dajcie mu jakiś nóż, który nie jest człowiekiem. Się czym broń, że ze krótkim nożem? Dam radę. Prawda? Będę tam szyć. W razie czego to jest tutaj, coś to wiesz. Idziemy. Tak, idziemy. Gdzie idziecie? Dalej korytarzem, tym lustrzanym korytarzem drugim. To zeszliście na sam dół jego. Słuchając, gdzie jest kula. Macie drzwi na wprost i drzwi po lewej stronie. Czy gdzieś słychać pytanie? Nie. Dobra, czy coś w ogóle słyszymy? Ale słychać jakieś, nie wiem, szmery? Szelest piór? Szuranie, coś takiego. Z niej rosło. Może kolejni ludzie, którzy są uwięzieni. Trzeba sprawdzić. Mamy drzwi po lewej, po prawej?
Na wprost i po lewej. Po lewej. Nie po lewej jest coś słychać. Słuchać jest jakby z korytarza, musiałbyś podejść i stwierdzić, z której. No to podchodzimy. Lewe drzwi czy przed, lewe, czy idziemy przed siebie? Możemy nasłuchać te lewe drzwi? Mhm. No. Coś tam szuranie, to, to wchodzimy tam, od razu. Okej, okay, od razu otwieracie drzwi. Spadasz tam? No, ale jest buta i robię. Rzuć sobie za inicjatywę. Zajebiście. Świetna inicjatywa. Wszyscy mamy rzucać? Nie, tylko on. Dwa. Trzy. Wpadasz do środka. To pomieszczenie jest identyczne jak poprzednie. Ale jest pełne zombich. Nope! Większość z nich nie ma rąk. Część jest kadłubkami bez rąk i nóg. Aha. Wszystkie są gołe. Aha. I wszystkie na klacie mają wyryte, wypalone, czy cokolwiek znak tego dzwonka. Creepy! Zamykam te drzwi. Okay. Czyli oni nie jedzą całych ludzi, tylko nogi, ręce, a resztę zostawiają na zazombiaczenie. Ale nie... bo jak umrzesz, to od razu się zamieni... Okej. Okay. Czy... ja mam pytanie, czy da się rozpoznać zombiactwo we wczesnym stanie? Tak, jest chyba drgawki, to jest taka choroba związana z drgawkami. Jak... czy Kuba drga? Nie. Okej. Okay. Czy... czy jakby jak leżał, to widzieliście, że tam nie ma śladu nigdzie po ugryzieniu. Czy zamiana w zombie następuje tylko po ugryzieniu, czy po prostu po śmierci tak czy siak? Po śmierci też. Też. O, to dobrze, że ciśmy to było. Ojej, no ale to marnują dużo mięska w takim razie, skoro... śpieszą, zanim wiesz. Może nie wiedzieli tego. Skoro takie tam bez jednej ręki czy coś już zostają zombie. Zamykam te drzwi, tam już nie wchodzi. To jest absolutnie obrzydliwe. Jeżeli że kanibale to jeszcze nie gospodarni. Prawda? Fakt. A jak już się posuwać do takich bezeceństw? Czy można by gulasz masowo ugotować i byłbyś dużo tego i zamrozić. Ale no, zamrozić. Pytanie, jak mają zamrozić, to do solanki mogliby dać. Jakby wiedzieli, co to jest solanka. No jest to zwyczajnie głupi. Jak się robi przetwory, to można byłoby to wszystko zawykować. No, przetworzy. Nawet mięsko przetworzone dobrze, by wyczekało bardzo długo. Tak. Są takie specjalne gulasz. Idąc oczywiście do tej drzwi, jest taki specjalny gulasz, który na przykład przez 2 tygodnie się kisi w ziemi, w takiej okadzalni. O, no proszę. No to oni tak robią właśnie. No nie, bo się zombiaczyły. No to nie wychodzi, no jeśli mają tyle ludzi... I gadów biegają. Nie no, wszystko pięknie, fajnie, nie ma co jak jeść ludzi podczas apokalipsy zombie. Lubią hot handy. Tak. Hot wings, hot handy? Nie. Dobrze, idziemy dalej stąd, ja chyba jestem tak, szukamy kury, ja już No też... nie wiem, myślę, że musimy, jeśli nie znajdziemy po drodze, to po prostu trudno. Nie będzie jedna wnioska mniej. Porzucisz jadzie? Jeśli to oznacza... Nie poddajemy się Wikuniu jeszcze. Wikuniu nie poddajemy się jeszcze. Dobrze, to idziemy dalej korytarzem. Nie musisz daleko iść, bo te drzwi były bardzo blisko siebie. Ale drugie pomieszczenie też jest taką spiżarnią schodzącymi zombie. Jest tam gdzieś góra? Słyszymy stękanie takie tam. Nie. Czy tam jest pusty koniec korytarza? To tak. To jest ostatnie pomieszczenie. Czy powinniśmy się wrócić jednak? No. Ten nie ma naszych znajomych. Ej, widzisz, tak mówię do kogo, widzisz tu gdzieś swoich znajomych? Nie ma kury, nie ma nic. Może to Jurek. Też straciliśmy Jurka niedawno. Był psychologiem. Teraz jest ciężej. Ja studiuję psychologię, znaczy studiowałem. O, okej, okay, dobra, jest. Prawie się przyda. No to się przydasz. Przydasz się, potem będziemy wszyscy potrzebowali porozmawiać. Wracamy. Ale zablałem pierwszy rok. Trudno każdy lewa w każdym razie. Podstawy znasz. To ja może tak poza grą. Emocje i motywacje prawie wszyscy oblewali na pierwszym roku. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam panią profesor. Znanej uczelni. To czy musimy wrócić na górę, tak? Musicie wrócić tam, gdzie było wypłaszczenie i te dwuskrzydłowe duże drzwi. To tam jest góra. Wracamy na wypłaszczenie. Powiem wam, że się zmachałam, ale idziemy dalej, dzielnie. Bierzemy Pelagię pod rączkę i dziarsko maszerujemy. Tak. Jak w krainie ZOZ. Tak, właśnie robimy. To jest 15 metrów korytarza, więc daleko spędziliście, ale... Ale pod górką. Ale pod górką. Na wypłaszczenie. I co robicie dalej? Czy tam są jakieś drzwi? Tam są tak, duże. Tak, duże dwupłatowe drzwi. Łom, mamy łom. Może są otwarte. Spróbujmy, ale pamiętaj o łomie. Ty podchodzić do nich? Tak. To przez szpary jakby właśnie przebije trochę światło. Macie wrażenie, że
albo z dużej pochodni, albo może z ogniska. Na pewno nie jest to światło dzienne, albo żadnych źródeł elektrycznych. Okej. Okay. Słychać tam też gdaczenie. Jadzia! Jakiś szum wiatru. Macie chyba wrażenie, że to jest wyjście po prostu na twór. Okej. Są dla mnie dwa wilki. Jeden wilk mówi: weź skopę te drzwi i krzyknij, oddawać nam kurę, skurwysynu. A drugi mówi: lekko uchyl, żeby zajrzeć, co tam jest. Lekko uchyl. Okej, okay, czyli daję skopę. Lekko uchylam. A czy masz wrażenie, że te drzwi, jakbyś walnął skopa, to mogłyby ich tak nie otworzyć, nie? To są to, takie czy, duże. A otwierają się do siebie, czy do... Na zewnątrz się otwierają. Okej, okay, czyli lepiej. Czyli delikatnie otwierasz. Tak. Wie co robicie? No, ustawiamy się tak jak na filmach, takie głowa nad głową i patrzymy. Tak, przygotowujemy się do tak. wyskoku. Okay. Widzicie, że to jest wyjście na taki, no, na jakiś otwarty teren, ale nie macie zielonego pojęcia, gdzie do końca jesteście. Bo widać trochę otwartego nieba. Widać, że od tego wejścia, w którym jesteście, do jakichś zabudowań, budynków z czerwonej cegły, takich bardzo zwartych jeden przy drugim, trochę w pół okręgu jakby stojących, jest może z 20 metrów. Na środku trawnika, który jest między tym placu, jest jakieś drzewo, takie nieduże. Dookoła widać skarpę z ziemi, umocnioną też czerwoną cegłą. Po prawej stronie jest jakaś większa przestrzeń, nie widzicie do końca, ale przy tym drzewie widzicie duże ognisko, widzicie trochę skrzynek. Widzicie jedną osobę, która siedzi do was tak bokiem, także patrzycie na jej lewą stronę, która coś sobie tam dłubie w karabinie. Obok tej osoby jest klatka z kurą. A przy ognisku śpią najprawdopodobniej jeszcze dwie inne osoby. Widzicie, że są umundurowani tak jak ten koleś, który był na dole, nie? Czyli wszyscy mają mundury wojskowe. Mamy broń, prawda? Nadal. Strzelisz go? Są jakieś 6 metrów od was. 6 metrów. I pamiętajcie, że każdy strzał, a nie wiadomo ile jest, tu jest dwóch, trzech, tylko jeszcze go jeden nie śpi, więc lepiej to po cichu rozwiązać. Te zombie w spiżarni nie miały do pani rąk, prawda? Kilka było z nogami, ale raczej tak... Pytanie. Mam wrażenie, że ich zastosowanie bojowe byłoby strasznie ograniczone. On grzebie przy karabinie, tak? Mówiłeś. Mhm. A ma magazynek włożony? Percepcja? Czy z odległości 6 metrów jesteśmy w stanie to zobaczyć? Tak, no chyba tak. Percepcja. Dobrze, to ja zużyłem, czekajcie, co zużyłem to... Nie, zużyłem tylko na razie jedno. Więc... Zużyłem 5. Będzie 5, w sensie w sumie 5. Okej. Okay. Ewidentnie magazynek leży obok. Ewidentnie ma kilka elementów, najprawdopodobniej iglice obok. Czyści go. Jest noc czy dzień? Jest noc. Właśnie, bo tego nie powiedziałem. Mi się wydaje, żeby zakraść się, tylko zostawiam w Pelagi broń. Dobrze. Dlaczego? Ponieważ jeżeli coś oni usłyszą i się rzucą na mnie, to jesteście w stanie ich rozpierdolić w drobny mak. Ja się zakradnę z tobą. No. Wkładam chwilę detal, wyciągnął sobie inny nóż. Odbezpieczam. Niech będzie to... cicho. Nie, wypadnie. Okej, okay. Czyli kto idzie? No ja i pan Czakas. Mogę też iść. To rzućmy sobie za inicjatywkę. Nice. 3 4 3 4 3 4. Pelagia? 4 4. Dobra. 4. Tym razem mi się udało. Czyli Jacek jest pierwszy. I co robisz? Zakradał się do niego, a potem zakradał się do niego, po cichu, z tym moim nożem, tak żeby być cały czas w cieniu i jak będę wystarczająco blisko, to mu zręczność. To niedobrze. Ja chciałem to zrobić. No ja wiem, ale rzuciłem 6, no to ci poradzę. To będzie 4 w takim razie, nie mam jego wyjścia. Dobrze. Mhm. Plus mam nożownika. Ale do skradania? No ale nie, do dużowania. Aha, bo ty musisz skazać też coś do skradania, nie. Na razie ty dotrzesz. Udało ci się przemknąć w cieniach i jesteś za tą postacią. Teraz widzisz dokładnie, że jest to kobieta. Ładna? Widzisz, od tyłu. Nie wierzę. Zależność jest. To nie ma znaczenia. Dragie Robert, czy wy coś robicie? No, skradamy się. Ja się ustawiam tak jakby...
strategicznie jeszcze przy tym wyjściu, mhm. może poza tym kręgiem światła i czekaj, celuję. Czekaj. No tak, ja się skradałem za Jackiem. Dobra, zręczność. A to mam wybrać tutaj z punktu akcji, tak. czy... Tak. Tak, i dodajesz sobie zręczność albo odejmujesz. To wybieram sobie trójeczkę, cztery mam. Cztery masz, okej. Okay. Tak. Robert w połowie dystansu, który miał przebyć, szturchnął jakąś kubek. Nie. Pustą puszkę. Dobra. Coś, co wzbudziło tego, że strażniczka od razu zwróciła na niego uwagę. Okej. Okay. Dam ci z dużym ułatwieniem, ale punkt akcji musisz spalić. Oczywiście, że tak. Ja nie będę ryzykował. To jest ze zręczności, wtedy atak. To ja sobie zużywam... Nie, siły, przepraszam. Siły, no to zużywam sobie nożownika, żeby skasować sobie minus jeden do siły. I to jest 5. To jest 5. Okej. Okay. Więc gdy ona tylko na dźwięk, który wydałaś, odwróciła w twoim kierunku w głowę, to Jacek z iście mistrzowskim podejściem Pizzermana podrżnął jej gardło od tyłu. Perfekcyjnie. Ona jeszcze chwilę krztusząc się krwią porzęziła, a on ją położył delikatnie obok. To ja skradam się też z wami i chcę załatwić tych śpiących. Okej. Okay. Oni się nie budzą, bo nikt ich nie może, więc po prostu ich eliminujecie? Tak. Tak, tak. Nazwę? No i biegnę do Jadzi. Jadzia, ja to ja robię. Widać, że jest zestresowana. Jejku. Kilka pióreczek zgubiła. Boże, i jajko zniosła. Biorę jajko do kieszeni. Nie, wiesz, ale koło ogniska jest patelnia, na której są jeszcze resztki jajecznicy. Musiała się bardzo stresować. Tak tyle jajek zniosła. Czyli mamy broń. Nie, zabili trójkę osób, ale kura jest najważniejsza. Na twoje ręce ten to jest znana rosyjska marka karabinów maszynowych? Tak, AK-47. To ja. Babciu, złóż go w całość. Mogę wykorzystać swoją mechanikę do tego, żeby złożyć, bo wiecie, nigdy nie składałam. Pelagia dostała kałacha, poglądała go chwilę, pach, iglica, zamek, truch, tak, pach, zamek, selektor ognia. Okazuje się, że babcia Pelagia jest najlepszym asetem tej drużyny, nie? To było oczywiste od początku. Tak. A ile mamy sztuk tej broni? I jeszcze jedna osoba tam miała karabin, więc macie dwa. I tam jedna osoba miała pistolet jeszcze. Jakieś granaty czy coś, przepraszam, że... Nie mieli granatów. No to podzielmy się porówno. Racje żywnościowe wtedy... przy nich? Mieli po kilka takich wojskowych. Ja czuję się z pistoletem. Czyli zabieramy te racje żywnościowe do... To ile w sumie? W sumie macie około 20 racji żywnościowych. Nice. O panie, to takie okej. Okay. No taki szabel ostry. Ja biorę też pistolet, ty bierzesz pistolet, a wy karabiny. Tak. Ale też pytanie, co robi Kuba? To on wygląda. A, nie przyznam. On trochę, wiecie, generalnie zaczynaliście tą strażniczkę, potem wpadliście, trafiliście śpiących, więc nie wiesz w sumie, czy... Z nami, czy nie? I ta babcia. No. Hej, załatwię, star! Oszukałem. Czy Kuba idzie z nami, czy się zestrachał? To jak go zapraszacie, to wychodzi, nie? Kubuś, chodź, nie martw się, no, my naprawdę nie jesteśmy... Jest pewna różnica jednak między zwykłymi ludźmi, a takimi, co ewidentnie jedzą i robią krzywdę takim miłym chłopcom jak ty, więc naprawdę nie bój się nas. Nie zjemy cię. Nie my ludzimy tych paprykarz. Okej. Okay. Mamy dużo paprykarzy. A, faktycznie, też jadłem paprykarz. Nie mam wrażenia, że to jest jedyna fabryka, która jeszcze działa. Co robimy dalej? Próbujemy rozwalić jak tego ich pasterza. Jak się oglądacie na spokojnie, to najprawdopodobniej jesteście w jakiejś twierdzy, coś w tym stylu, ponieważ z miejsca, z którego wyszliście z tej bramy, ona jest osadzona w takiej ścianie z cegieł, ale widać u góry jakby wał usypany z ziemi. To nie jest to nie najprawdopodobniej teraz już wiecie, że tak. Poza tymi domkami, które były naprzeciwko... Ja jestem starą gdańszczanką, ja znam absolutnie wszystko, więc jakby... To wiesz, że to jest bez 100%, nie? I tak na wprost was, z miejsca, którego wyszliście, góruje wieża, która stoi na twierdzy. To ta wysoka wieża, czyli nie na to mostku. To ta z twierdzy. A, oj nie, ale to nie jest taka drewniana, taka duża ceglana wieża. Chciałem to wysadzać albo coś. Ale... Słuchajcie, czy chcemy może, jeśli zakładamy, że pasterz mieszka na wieży, czy chcemy wyeliminować takiego niebezpiecznego osobnika? Jest po prostu ryzyko, że wszystkie inne wyprawy, które będą wychodzić z naszego portu kontenerowego, będą napadane teraz przez tę sektę. Ja mam pytanie. Czy jak sobie takim retrakiem myślę, takim do tyłu, nie? Mhm. To czy nasz Konrad
kiedykolwiek pokazał swoje ramiona nago? Nie jesteś pewien. Myślisz, że robi na dwa etaty? Tak. Ja myślę, że powinniśmy znaleźć pasterza i go wyeliminować. To może być nasza ostatnia misja. Albo powinniśmy wrócić do obozu i zorganizować pospolite ruszenie więcej osób. Nie pójdę na to. No właśnie. Czy możemy zostać cichymi bohaterami i wysłać Kubę do kontenerów, żeby poszedł z treścią, że się poświęciliśmy? Bo wątpię, żeśmy wrócili z góry drzewi. Nie wiem, sprawdzimy. Bo jak tam tutaj dał się złapać, nieważne. Dał się złapać. My zresztą też, no ale... No a jest ryzyko, że jeśli go nie wyeliminujemy, to wszystkie inne teraz wyprawy z naszego obozu też się nie powiodą już. Teraz mamy broń, mamy szansę. Większą. Jesteśmy już tu blisko. Małe babcie. I tak jesteśmy daleko od domu. Odpowiedź, nie, że tak powiem, musimy być jednomyślni. Lepszej szansy może nie być. Myślę, że możemy zaryzykować dla dobra ogółu, a potem zdecydowanie Konrad musi zdjąć swoją kurtkę. Jak wrócimy? To ja mogę iść, bo chyba wam nie pomogę. Nie potrafię tak jak wy. Gdzie chcesz iść? Wyślemy go do nas. Wiesz, jak trafić do portu kontenerowego? Tam szliśmy, więc wydaje mi się, że tak. Takie nie dźwigi widać. Masz nie nóż? Daj się złapać. Manusz. Super. To nie daj się złapać. Zjeść i powiedz, że my wykańczamy większość. A jak po drodze trafi na strażników? No powiesz, że jest od nas. Powiedz nasze imiona. Czekaj, strażników. Ty tego chorego pojeba. Tak. No to nie wiem, powodzenia, mordo. Albo... Ale oni wtedy zobaczy, że uciekł i z niej wezmą alarm. Oj, no ale zanim tu dobiegną, a może go nie złapią? Paczek mu ładnie z oczu patrzy. Który taką sarenkę już złapali, więc jakaś czas do tego drugi? Duża. Zużyją więcej flashbangów na jednego typa w lesie? Niech idzie inną drogą. Łatwiej jest złapać, okay. Żeby nie było cały czas szepczemy. Pójdzie naokoło. I stoimy przy ognisku. A i tym tasakiem, tak przy okazji tej całej rozmowy, odcinam tym ludziom głowę, żeby nie ożyli przez przypadek. No, możemy ich spalić, robię dobrze. Może też włożyć nie do śmierci do ucha. Nóż w ucho można wsadzić i do mózg po prostu. Nie mówisz całej głowy. Mówiliśmy to teraz, kiedy już użyłem łeb jej. To ja pójdę. Chyba wolę sam po cichu to zrobić niż... Nie obraźcie się, ale nie pasuje chyba do was. I tak patrzę, jak próbuję jeszcze masz te dwie kawałki krwi spadają z tych głów. Jakim cudem tak długo przeżyłeś? Był ostrożny. Bez takich kompetencji. Zbrałem plecak dla innych. Jesteś tą osobą, która zostaje w zbijaka do końca, bo się ucieka przed piłką. Nie, byłem kapitanem drużyny zbijaka. No, naprawdę? Jasne, Kuba. Fajnie, ale w szkole czy na jakichś zawodach? W szkole. No tak fajnie. Z moimi dwoma kolegami. O. Ale nikt nie chciał z nami grać. No. To nie rzucaliście za mocno. Albo nie mieli piłki. Kubusiu, to ty uważaj. Zbijaka kamieniami. Kubusiu, to ty na siebie uważaj, a my naprawdę chyba musimy załatwić tę sprawę do końca. Tak chyba, że coś będzie przeładowując. Idziemy do najwyższej komnaty, w najwyższej wieży. Pokazuję... Skąd się wzięło ten taki tutaj zawiązany bandana na głowie? Pokazuję na jednego z żołnierzy, czy mogę wziąć jego kurtkę, nie będzie mnie widać? Myślę, że nie ma problemu. I faktycznie zakłada kurtkę Moro, zakłada jakąś czapkę Moro. On nie miał wypalonego znaczka dzwonka, prawda? Nie miał. Okay. A oni mają? Nie. Dobra, rozdzielamy się, idziemy w stronę wieży. Gdzie rozdzielamy? My? No on no tak, no my to... z nim. Z czymkolwiek, nie? Okej, okay. Czyli on ruszył w kierunku głównej bramy wyjściowej. Mhm. Lol, się... No to nie ma tu nie innego wyjścia. To jest twierdza, ma jedno wejście. A czy na strażnicach kogoś widać? Nie, nie widzieliście nikogo innego. Nikogo nie zwróciłem was uwagi, nie? Nie ma ich za dużo. To są tylko ci, co jedli, a ci, co byli oznaczeni dzwonkami, to byli ci jedzeni. No. Byli wystraszeni. Okej. Okay. Więc szczerze mówiąc, mieliśmy farta. No to. Idziemy. Zabijamy świniaka? Tak. Nie mamy wyjścia. Okej. Okay. Kto idzie, w jakiej kolejności, kto ma jakiś sprzęt? Chyba rzucimy na inicjatywę, czy jeszcze nie? Nie, no ja. Możemy zostać na tej samej. Mamy karabiny, dwa, mamy pistolety. Kto ma karabiny, kto ma ja pistolety, mam kto ma tasaki. Ja generalnie wyglądam jak jedna wielka rzeźnia, więcej. Yep. Ja zostanę przy siekierze, weźcie sobie broń. Ja mam przecinak i AK. Ja pistolet i nóż. Ja siekierę. Twoją. Czy to sprzętu żeście zabrali? Dochodzicie do wieży. Jest to na takich, no powiedzmy, że 3-metrowej średnicy.
więc w zasadzie wąsko te piętra są tam ułożone. Ma kręcone schody wokoło i widać, że jest kilka pięter, bo pierwsze jakby tak wchodzi pół kolem na piętro i jest po prostu gzyms, nie? Czyli musicie wchodzić po kolei. Zostawiam plecak przy wejściu, bo bez sensu jest dźwigać racje żywnościowe, dlatego bierzemy tylko broń. Martwi okay. Nie jedzą, także... Babcia tutaj mądrze prawie lepiej, żebyśmy byli lżejsi niż ciężsi, nie? Jakby... I chowamy je chyba, nie? Jakieś tam przykryjemy, tak. Jak bandeką albo co? Tak. Borkiem. Postawimy namiot i możemy do środka. Mamy czas. Kurkę też zostaw, niech pilnuje. O, tak. Kurkę zostaw. Dobrze, przywiążę ją na smyczy do słupka. Trzymaj się, Jadzia, wrócę po ciebie. Okej. Spiliście się na pierwsze piętro. Jaki jest szyk? Ja idę pierwsze. Okej. Okay. Ja w środku. Ja też w środku. Ja bardzo często mam wysoką inicjatywę. Dlatego będziesz ostatni. Ale możesz iść pierwszy. Więc ja idę za nim. Dobra. Okay. Czyli... Pach. To ja idę na końcu. Tak, czy jest karabin, pistolet? Tak. Nie, tak. Jest topór, karabin. Pistolet, karabin. Ty masz topór i karabin? Ja mam pistolet. Nie, mam tylko to. Okej, ja mam... Okej, teraz dobre pytanie, czy miałam biegać jako dysponent. Dobra, biorę dzidę. Weź karabin. Ty masz... Mam wziąć od ciebie karabin? Tak, weź. Musimy popracować nad naszym dogadywaniem. Kurde, ciężki taki w sumie. Ale możesz sobie zamontować bagnet na niego. Kabum. Proszę cię bardzo, Wejście na pierwsze piętro trochę wam zajęło, bo ściąganie plecaków, palowanie kury, przykręcanie bagnetów do kury. Palowanie kury. Trzeba było jej przypalować, żeby nie uciekła. Jesteście już gotowi, jak rozumiem. Tak. Wchodzicie na pierwsze piętro. Tak. Na szybko, po cichu. Po cichu. Okay. Jesteśmy, jak to mieli Jones, nie da się być szybkim. Sprawdzałem, czy nie była na schodach. Okej. Okay. Znaczy, czy jakiś linek, coś po... Tak... Nie ma. Weszliście na, jakby na pierwsze piętro tej wieży i tam widzicie, że jest jakiś składnik. Skrzynie, jakieś wory, ciuchy, trochę jakiegoś takiego sprzętu, jakiegoś podręcznego. Znaczy, to jest jakby część rzeczy, które najprawdopodobniej też by zostało odebrane ludziom, bo tam jest totalny miszmasz, nie? Ładunki wybuchowe? Nie, takich... Olec składzik, idziemy wyżej. Zaczepnych nie ma. Poruszacie się na kolejne piętro. Sprawdzam schody. Linki, nie linki. Idziemy bardzo powoli. Robert sprawdza na powoli, tak żeby ktoś znowu nie dostał meblami. Nie narzekam, że bardzo powoli idziemy. To robi mi przerwy, bo on lubię szkać ze schodek. Że... Na pierwszym piętrze, na kolejnym piętrze widzicie ułożone... Ktoś najprawdopodobniej zrobił z tego jadalnię. Jest tam okrągły stół, jedno krzesełko, świecznik, obrus, który kiedyś był biały, talerz, zestawa sztućców. Wszystko jakby przygotowane do tego, żeby ktoś mógł zjeść. Okropność. Co za chore. Idźmy dalej. Czy to jest srebrny talerz? Nie, zwykły. Znanej marki. To jest najtańszy talerz, jaki mogę zrobić. Oh, goddammit. Dobrze, idziemy dalej wobec tego. Okej, okay. Idziecie dalej. Rzućcie sobie za percepcję. 2. 4. 2. Nie rzucasz, tylko wybierasz. A, nie, okay. Rzucamy. Kazał rzucić. Ale rzucamy. Kazał rzucić. Znaczy no, wybieracie punkty akcji. A nie! Sorry. To ja, ja mam dużo szóstek jeszcze, to 6 by. 6? Dobra. Słowo się rzekło, mówię, że 4. Ja 2. Dobra. Czyli Wika, ty swoim słusznym zmysłem działkowca od razu potrafisz wyczuć... Mogę skreślić? Kto ci wpada na szaber, na działkę. Zauważasz, że na jakby na wejściu na ostatnie piętro, w rogu, przy ziemi, jest wycelowana w waszym kierunku lufa z karabinu. I widzi to idąc ostatnio. No to... Kurde, zatrzymuję drużynę, każą, jakby żeby padli na ziemię. Się ciągniesz mnie za kurtkę, tak, ja ciągnę. Tak, i wszyscy padamy na schody. Rzućcie sobie za zręczność. Na ziemię. Znaczy, przetestujcie zręczność, potrzebujemy. Co się dzieje, jak się kończą punkty akcji? Mam gleba. No, nie możesz już robić zaawansowanych akcji. Okej, okay, dobra. To rzucamy, tak? Dobra. Nie, wybierasz punkty akcji. Aha, wybierasz. Tak. To mi zostało 5 w sumie. Dwa. Mi 6 jeszcze zostało jedno. Już nie macie więcej?
Mam jeszcze dwójkę. Ja mam jeszcze? Ja już nie mam. Dobrze. Ja mam, ale nie chcę zużywać na to. Nie, dobra, to ja zużywam dwójkę teraz. Dwójkę zużywam. Ja już nie mam. To ile rzuciłeś? Ja rzuciłem dwa. Też dwa. Dwa. Pięć. A na zręczność? To plus jeden jeszcze, tak. To wtedy trzy. Trzy? Okej. Okay. Dobra, ty w ostatniej chwili krzyknęłaś. Nie wiesz, co za dzbany szły przed tobą, żeby po prostu nikt nie zauważył tej lufy. Hasło, żeby uciekali. Ściągnęłaś Pelagię chłopaków. Było straszne zamieszanie. Nastąpił wystrzał z karabinu. I niestety wasza dwójka dostaje po jednym punkcie obrażenia. Bo sięgnęło was jakiś zbłąkany pocisk. I jak tylko się gdzieś tam skitraliście na tym piętrze z tym stołem, tak żeby nie można było bezpośrednio do was strzelać, to słyszycie z góry taki głos, dosyć wysoki bym powiedział, nie, niski, odwrotnie. Głęboki, o, to było dobre. No. Chodźcie skurwysyny, poczęstuję was ołowiem. A nie ludzino? Na obiad. Cisza. Dobra, to ja korzystam z biegania, umiejętności. Okej. Okay. Biegam. Dobrze, to ja potrzebuję od ciebie test. To ja wykorzystam sobie szósteczkę. Okej. Okay. Plus bieganie i zręczność. Tak. 6 plus 1 to ma 8. Dobrze, bo on rzucił 1. Szkoda szóstki. Robert wytrenowany generalnie w bieganiu składami po lesie. Z siekierą. Stóp rzuca się pędem po schodach. Ktoś, kto był na górze, totalnie nie skojarzył go, że może wbiec. I stajesz naprzeciwko kolesia, który był trochę taki skulony, przykucnięty, że mógł lepiej strzelać w dół z karabinem. Jest to dosyć gruby typ. No. Cały łysy, z taką kaprawą, bym powiedział, mordą zarośniętą. Też ubrany w moro. I jest strasznie zdziwiony, że już stoisz jakby na wysokości jego lufy i on cię nie ma w promieniu do strzału. Ty mogę myślę, użyć swojej umiejętności rąbanie? Czwórkę, możesz rąbanie użyć. To, co lubię najlepiej. Utucz świniaka! Korzystam z piątki i... Siła czy zręczność? Siła. Za 7. Za 7. Kontynuując, po prostu zdzieliłeś go z siekierą prosto w twarz. Jest. Zabierz mu karabin! Wbiłeś mu tak głęboko, że ciężko będzie wyciągnąć. Kilka razy jeszcze wierzgnął. Karabin spadł po schodach. I wy tylko widzicie, Robert wbiegł na górę, zjechał ten karabin, tylko tak powoli po schodach, że krew wpływa. Zgarniamy ten karabin ze schodu. To macie trzeci karabin. Czysto! Podczy! Pójdźcie po jedzenie! Mamy ołów! Dobrze, idziemy dalej na górę chyba. Poszliście na górę. Czy to był ten pasterz? Tak, komnie go. Haha! Był grubas. A to jest czwarte piętro ostatnie. To jest ostatnie piętro. Wyciągam, próbuję. Czy tam coś jeszcze jest? Muszą dużo jedzenia, nie. Skoro mają już prawie rok, jest apokalipsa, a mają kogoś przy kości. Lepiej tego zawsze nie brać. Jest tam jakieś prowizoryczne takie łóżko zrobione, najprawdopodobniej ten grubas na nim spał. Dookoła ściany są całe wymalowane w różnych dzwonkach, jakby, nie wiem, czegoś, co mogło przypominać bydło, owce, ludziach, coś, co przypomina zombie. Musiał ktoś bardzo niezrównoważony psychicznie po prostu całość to zamalować. To wygląda jak w tych horrorach, które oglądałam z Mnusiem. I w kryminałach. I w True Crime. Ile razy to się kończyło dobrze? Reguły nie bardzo. Muszę za łatwo coś czuję. Czy możemy jakoś przeszukać to miejsce? Ale jesteśmy już blisko. Możecie, ale także... tam nic nie ma, tak naprawdę. Okay. Jest to łóżko, jego pościel. On miał przy sobie też zestaw kilka racji żywnościowych, karabin, dodatkowe magazyny, tylko falówkę. Wszystkie racje, jakie ma, to bierzemy, które nie są wekami. Nie, oni mają ten. Nie są jagnięciną? Ja mam 20 sztuk w plecach popisane, to jakieś jeszcze racje? 3 sztuki miał, nie? To są takie racje wojskowe, więc one... Zakładam, że przed apokalipsą nikt nie pakował ludzi do racji żywnościowych, to macie gwarancję, że to nie są ludzie. Fajnie, weźmy. Idziemy wyżej, jeszcze jest jedno piętro. Nie, to było ostatnie piętro. To było ostatnie piętro? Kochani, wracamy. Jak najszybciej. Jak mamy gwarancję, że to był pasterz? Nie mamy gwarancji. Słuchaj, jego tapety mówią, że lubił dzwonki. Ale jego tatuaż teksta nie było wystarczająco kule, jak nam najdłużej. Nie miał tatuaża. Nie miał nic. Nie. No bo... To bardzo fatfobiczne.
Tak. Wnusia mnie nauczył tego słowa. To prawda. Twoje wnuczęta są bardzo elokwentne. Tak. No. Dużo czytają w internecie rzeczy. No, że ludzi malował dzwonki i obronił się i... Pelagio, myślisz, że teksty tego typa były wystarczająco cool jak na głównego bad guy'a? Bo według mnie nie. Może właśnie... bardziej nie miał cool tekstów, nie mógł być głównym bossem. No nie, to były teksty przydupasa bad guy'a. Ale mieszkał na najwyższej wieży jakiejś twierdzy. Mógł być księżniczką, masz rację. Był księżniczką. Był wyjątkowo brzydką księżniczką. To była księżniczka, która nie jest. Nie wydawał się charyzmatyczny też typ. Zwykle przywódcy sekt są charyzmatyczni. Słuchajcie, za dużo tu true crime puszczacie sobie nawzajem, nie? W barakach. Bardzo lubię czytać kryminały. Co robicie dalej? Musimy podjąć decyzję, kochani, czy wracamy jak najszybciej do naszych kontenerowców i potem wracamy, czy... No właśnie, co robimy? Może przejrzyjmy tą całą okolicę, zobaczmy, czy jest tu sens będę wracać. Znaczy, nie wiem, czy nie ma więcej tych strażników, jeżeli załatwiliśmy ich szefa, który możliwe, że nie był głównym vilanem. Nie wydaje mi się. Trudne słów używacie. Idziemy, kochani, do kontenerów. To ja podejmuję w trosce o wasze zdrowie i życie, bo jesteście wszyscy młodzi. Ja mam pytanie, czy będziemy chcieli wtedy wyjść drugi raz, jeżeli za pierwszym razem do końca wyszło to. Ale zebraliśmy jakieś racje. Nie, no macie pełne plecaki, nie? Więc na dole, pod wieżą. Możemy teraz wrócić się do tego magazynku i dobrać plecaki. I tak mamy załadowane je na full. Ja nie zapakowałem do fulla, bo chciałem być mobilny. No tak, bo oni są... Racja. Więc my możemy dopakować plecaki. No, możemy. Tak zrobimy, żeby ja sobie udźwig zrobić do zero i wtedy mogę mieć do kontenera. Okej, czyli po prostu schodzicie na dół, tak. Uzupełniacie plecaki na maksa, tak żeby zabrać tyle, ile się da. Najbardziej wartościowe rzeczy oczywiście. Znaczy to żywność, czy takie w złotówkach wartościowe? Nie, znaczy się żywność, ewentualnie baterie, walkie-talkie. Okej. Trochę tam tego zebraliście, także ich trójka jest trochę taka, że no wie, że długo by nie pociągnęła z tym plecakiem do marszu. Plus dwa, więc też zjeżdżam do zera, tak? Robert jest nawet na minusie, bym powiedział. Robert, ty jesteś jedyny. Na razie minus jeden, przygotowany zjeżdżam do tego, jeszcze? Więc masz cały plecak plus jeszcze kałacha i siekierę. Zajebiście. I wszyscy zjeżdżamy się do zera i człapiemy do kontenerów. Tak, człapiecie do kontenerów, nie? Kurę biorę. I oczywiście, kura. Ona na smyczy teraz. Kura też dostanie plecak? Na smyczy. Brakuje też plecak. A jest jakiś wózek, rower? Nie, takich rzeczy, które mogłyby wam ułatwić mobilność, nie ma. Nie ma samochodu? Nie. Co za fajne, chodzi? Hulajnoga? Nie. Cholera. Nie masz telefon, żeby odpalić. Próbowałem. Wyobrażacie sobie apokalipsa zombie, a znane firmy jedzeniowe dalej jeżdżą? Słuchaj, co mi to zbiera? Znaną firmę transportową. Okej. Wychodzicie jakby przez główne wyjście z twierdzy, one zaraz za podwójną bramą, która prowadzi przez taki ten nasyp ziemny, otwiera się na kanał obronny, na którym jest przerzucony most. Jest już widać, że trochę taki, powiedzmy, że zużyty, brakuje mu kilka desek, ale jakby można bez problemu przejść. Natomiast w tym kanale widzicie całą hordę po prostu zombie, która próbuje wyciągnąć do was ręce. Sporo jest tam też zombie w tych mundurach, podobnych takich jak ci strażnicy, z którymi walczyliście, próbują wszyscy wyciągać do was ręce. Część jest jakichś zwykłych cywilów, też jakiegoś gościa z promu widać. Ktoś ich prawdopodobnie zrzucał, żeby, nie wiem, zrobić sobie przejście, znaczy ten, ograniczyć przejście w coś w tym stylu, nie? Czy jest fosa z zombie? Jest woda, ale była na tyle płytka, że ci zombie wystają, tak nie? Gdzieś dotąd mają. A, podobno krokodyle to była fana waria. No tej na pewno byś nie przebył, nie? To nie da rady. A na prom, w którą stronę byłoby? Na prom byście musieli zboczyć tak mocno na prawo, jakbyście poszli na wprost, dotarlibyście do... A tak, najwyżej będziemy jeszcze raz na prom, albo poczniemy i losujemy drugi raz. Mhm. Wylosują, no. Próbujemy, znaczy, bo... A możemy przejść przez tą fosę, czy to jest niebezpieczne? Nie, możecie przejść tym mostkiem bez problemu, nie? O, kropieństwo. Nawet nie będziecie musieli rzucać. Fuj. Nie ma Ziggy'ego wśród tych zombie. Tak, nie wiem, musiałbyś się przyjrzeć. Dobrze, jak stabilnie wygląda ten most? Także dacie radę przejść, nie? No to elo, idziemy. Idziemy. Powoli, ostrożnie mijając te puste miejsca, ale dacie radę. Przyszliście. Okay. I co, kierujcie się od razu do kontenerów, tak? Tak. Do domu? Tak. Na ułom zajęło gdzieś koło godzinki, idąc na powoli, bo macie sprzęt. Trochę przez las. Znowu musieliście przekroczyć dwie linie kolejowe. Tą główną ulicę,
Nawet zauważyliście w oddali wózek ze znanego hipermarketu, który stoi tam dalej w środku, tylko już bez sprzętu. Jeśli się zapytać, a może ktoś go zaopatrzy? Dotarliście do kontenerów. Strażnicy już wam machają, winda się opuszcza, ale mówią wam, że musicie po dwie osoby, bo plecaki są ciężkie, nie? Ja kto pierwszy? Ja też mogę poczekać. Babcia i kura. Tak, babcia i kura, ale przeładowuję AK na wszelki wypadek, bo są coś podejrzliwe. Okej. Czyli wy wjeżdżacie pierwszy na górę. Nic się nie dzieje, normalnie pomagają was, witają. Kurde, pełne plecaki, jest dobra, fajnie. W tym samym momencie windę opuszczają w dół, żebyście wy mogli wejść. Odciągają was, piątki pozbijane. Konrad przychodzi was przywitać. Kurde, długo was nie było. Konrad, zdejmuj kurtkę. Elagia i sądy chimii. Wymierzam AK 47 w kierunku. To moja kurtka od zawsze, ale pokaż jeżeli to jest łapki. Aż tak problematycznie, nie to faktycznie uwierzysz, ściąga, nie? Nie uwierzysz, co nam się stało, najpierw musimy obejrzeć twoje ręce. Ma t-shirt, staje tak, wiesz, no mierzysz do niego z karabinu. Nie ma tego nic? Nie, nie ma. Podciągnijcie mu koszulkę, bo jeszcze niektóre miały na klacie. Babciu? Tak? Tłumacz. Dobrze. Przyszli. Nie wiem, co do niej powiedziałeś, ale dobrze. Za dużo. Wystarczy. Stres nas. Widzieliśmy rzeczy. Okay. Ale już nie powinno być problemu z niektórymi. Czy przyszedł tu taki Kuba bez palców? No właśnie, czy przyszedł tu Kuba? Spojrzał na strażników, oni kręcą głowami, że nie. To był main villain! Taki udawał, że był nieporadny. Tak. Ale to czemu był torturowany? Równie dobrze może go było po drodze coś zeżrać. Z drugiej strony... Nie powiedzieliśmy mu, gdzie jest nasza baza? Nie no, powiedział, że wie, gdzie jest port. Powiedział, że wie, gdzie jest port kontenerowy. Szkoda chłopa, no. W każdym razie znaleźliśmy kanibali. O! No. Tak, w twierdzy Wisłuiście. Patrz na plecaki. Ale nie widzieliście ich menu? Nie, absolutnie. Nie. Wszystko dobra, tam spoko. Dalej wisi na hakach. Nie, to wrzućcie to do Adasia i niech to policzy zinwentaryzuje. Świetna robota. To... Ja muszę iść na herbatę z dżemem. Mamy dużo racji wojskowych, więc to tak trochę kaloryczne jest w ogóle. To dobrze, opowiadamy wszystko, co się zdarzyło. Średnio na pizzę, no ale... Opowieści były mrożące w żyłach. Zresztą poglądała jakby z mega przerażeniem. Konrad mówi, kurde, to może musimy coś wymyślić innego, bo jeżeli mamy się zapuszczać coraz dalej, będziemy trafiać na takie przygody, to będzie ciężko. Polecam pojazd. No, może trzeba jakiś zdobyć. Są na promie, ale... Nie wyłączyłem świateł. Akumulator się rozładuje. Są auta na promie, ale na promie nas zdybali, także... No dobra, to następnie nawet będą... nie wiemy, ile osób jest na promie. Tak. Tam jest dużo pochowanych, generalnie przerażonych, naszprycowanych ludzi, więc... A, okej. Okay. No, więc... Jest groza. Prom jest generalnie, tam potrzeba byłoby trochę więcej siły. No musimy pomyśleć, no w każdym razie wy macie już za sobą, no teraz to aż wszyscy pójdą, no to... Wrócicie do puli, że tak powiem znowu, nie? Hmm. Może poszedłbyś to... też kiedyś. No jeszcze się nie wylosowałem. A twój los jest czeka. Tam? Pewnie, możesz sprawdzić, bo możesz przy następnym ty losować. Ja bym wysłał następnego przez przypadek losowo całkowicie Adama. No, a tam też jest w puli. Jakby przypadkiem przy następnej no turze... No nie możemy tak robić. No co ty, kurde, Jacek. Ja jestem chętna znowu. Nie, zasady są proste. Idziemy. Śmierć mi nie straszy. Gdybyś widział, co Pelagia... z tym kołachem, nie? Chciałem zwrócić uwagę, że Pelagia to generalnie mogłaby nas przeszkodzić z korzystania z karabinów i broni, jakby... Medal dla Pelagii. Mój stryj tak. W latach 60. był rusznikarzem. Okej. Okay. Komuś pizzę? Tak. Tak. To zapraszam. Tylko odprowadzę Jadzie do kurnika. O, odprowadzasz Jadzie do kurnika, zostawiliście cały sprzęt Adamowi. Zabrali wam niestety broń palną, bo powiedzieli, że niestety to jest wyższe dobro, trzeba ją... Trzymaj przede wszystkim. Bez sensu. Kuba ma mój nóż. Tak, ma twój jeden nóż, niestety mu zabrałeś. Ustawiliście się, że wbijacie do Jacka na pizzę, on kręci placek. Przy swoim kontenerze jest miło, robiliście swój obowiązek. Jedna rzecz tylko wam gdzieś przeszkadza, to nie przeszkadza. Jakiś zwitek gazety przyniesiony przez wiatr, nie wiadomo skąd, trafia na stół i pierwsze co
spojrzycie, to widzicie na głównym zdjęciu Jacka Jakuba Żurkowskiego w garniturze z trzodą owiec uzbranych z czarnymi dzwonkami na szyjach i z nagłówkiem pasterz roku Jakub Żurkowski. O nie, wie teraz, gdzie jesteśmy. Tak. Ale bez wsparcia nie zmanipuluje. No, myślisz, że nie ma wsparcia? Czyli tamtych, co zaczukaliśmy, to mogli być tacy osadnicy jak my, Def. Podczas... Ale czemu albo to może była jego baza, może była tego Jakuba baza. Ale czemu go torturowali? Czemu faktycznie nie miał palcy? I tego się do końca nigdy nie dowiemy, mam to w notatkach. Najgorzej! Nie wszystkich rzeczy. I na tym sobie zakończymy naszą przygodę z ulicami śmierci, albo z prowem uczciwą śmierci. Bo jesteśmy frajerami, no nie wiem co ci powiedzieć. Mówiłem, żeby go kurwa skneblować, a po wisi mi nóż. Taki miły chłopak, w życiu bym się nie spodziewała. Jakby nas załatwić i tak już wiedział, gdzie mamy bazę, nie potrzebował nas tak naprawdę, tak żeby tak przynajmniej nas nie zabił. To miało sens, bo wiecie, ten dzieciak mówi, że on jadł na tym statku, choć mówi, że żył też na wieży, co, zapali go w ci żołnierze w tym miejscu i porzucali flashbangi na prawo i lewo? Nie wiem, nie kleje mi się to. Lubisz robić historie, w których są kanibale, prawda? Tak, ostatnio tak wychodzi, że tak. Okay, faktycznie jest tak. To o jednej historii niestety nie mogliście jej zobaczyć, ponieważ nam się materiał, który nie zapisał, to jeszcze były początki działania, ale też byli kanibale. Słuchajcie, dziękujemy, że jesteście z nami, zapraszamy przy następnych sesjach. Kliknijcie nam lajka, suba, postawcie nam kawę, to może będzie mniej kanibali. Jakbyście chcieli, to wstawcie nam komentarz, jak będzie ich odpowiednio dużo. To może wrócimy jeszcze do ulic śmierci i zobaczymy, co z tą ekipą dalej. Jest Jakub Żurkowski. Cześć! Cześć! Pa, pa.